Czołem. Nazywamy się Ramona i Janek i jest to kanał Jednym Sercem. A dzisiaj chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, które nam zadaliście. W sumie wielu z Was o to pytało. Co sądzimy o najnowszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego o tym, że aborcja z przyczyny, tak zwana aborcja eugeniczna, z tej przyczyny, kiedy podejrzewamy albo wykrywamy wadę płodu, jakieś upośledzenie, że taka aborcja jest niezgodna z konstytucją. Jakie jest nasze zdanie, co my o tym sądzimy, to dzisiaj zostańcie z nami. Do końca najlepiej. Na początek chcielibyśmy się podzielić swoim świadectwem, swoim doświadczeniem, które było poniekąd związane właśnie z aborcją. Tak, ponieważ jeżeli oglądaliście odcinek Strata dziecka lub kolejne odcinki, w którym opowiadałam o poronieniach i stracie dziecka, mieliśmy taki przypadek, że nasze dziecko było chore na nieuleczalną chorobę genetyczną. Była to triploidia i ta choroba cechuje się wieloma wadami, które prowadzą do zgonu. Dziecko zwykle umiera przed porodem albo w pierwszym tygodniu, w tygodniach po porodzie. Więc szanse na to, że dziecko urodzi się zdrowe, że będzie żyło, są zerowe według medycyny. I też kiedy robiliśmy testy genetyczne, kiedy robiliśmy kolejne badania, ta aborcja została nam zaproponowana. I my w tym wypadku całkowicie odmówiliśmy. Dlaczego odmówiliśmy? Gdyż jako osoby wierzące mieliśmy do końca nadzieję, że Bóg może dokonać tego, co medycyna nie może dokonać, dokonać cudu, więc cały czas nasze serce było pełne nadziei. I tutaj nie dziwi Was to, że my jako katolicy na podstawie tego świadectwa oczywiście też zauważacie, że my jako osoby wierzące nie dopuszczamy aborcji. Uważamy, że nawet w przypadku choroby nie powinno się tego dokonywać, gdyż to Bóg jest Panem życia i śmierci, to Bóg powołuje jakąś istotę do życia. I nie uważamy, że my powinniśmy decydować, czy ta istota ma umrzeć, czy nie umrzeć. I tutaj chciałabym też odpowiedzieć na takie pytanie, bo często się być może nasuwa, szczególnie tym osobom, które są niewierzące, które mają zupełnie inne poglądy, czy my, katolicy, możemy narzucać nasze poglądy osobom niewierzącym. Otóż nie powinniśmy. Tak, uważam, że nie powinniśmy. Dlatego nie ma przepisów w prawie i nie będą wprowadzane przepisy, które mówią o tym, że trzeba uczestniczyć co niedzielę w kościele. Nie powinno być takich przepisów, albo przepisy, że trzeba się modlić co rano pacierzem. Albo że musisz uznać Jezusa swoim jedynym Panem i Zbawicielem, że musisz z Nim rozmawiać codziennie, że musisz Go prawdziwie uznawać za swojego Boga, że faktycznie musisz z Nim rozmawiać. Nie ma takich przepisów, mimo że wiemy, że byłoby to, żeby jakby każdy człowiek to robił, to byłoby to dobre. Ale przepisy dotyczące aborcji dotyczą także drugiego człowieka, jego prawo do życia, jego godności. I dlatego te prawa powinny być uniwersalne dla każdego. I to oczywiście nie zależy od tego, czy będzie teraz większy, czy mniejszy, czy będzie takiej płci, czy innej. Każdy przez to, że jest człowiekiem, ma prawo do życia i powinien to prawo mieć. Więc nikt z nas nie powinien tego prawa zabierać drugiej osobie. Skoro mówimy, że tolerancja jest ważna, to pozwólmy drugiemu człowiekowi żyć. Po prostu żyć. I tutaj może Was zaskoczy to, że tak naprawdę ta cała dyskusja o aborcji, ta cała walka duchowa, czy aborcje będą dokonywane, czy nie, to nie jest głównie walka o życie dziecka. Tak naprawdę dziecko, kiedy nawet zostanie zabite w łonie matki, ono według nauczania Kościoła i według tego, w co my wierzymy, pójdzie do nieba. Natomiast walka tak naprawdę toczy się o życie kobiety. O życie wieczne. A tak naprawdę właściwie przeciwko śmierci wiecznej. Tak jest, bo to jej los tak naprawdę waży się najmocniej. I tak jak czytamy Pismo Święte, Jezus mówi o tym, że byśmy się nie obawiali tych, którzy mogą nam zadać rany fizyczne, którzy mogą zabić nasze ciało, ale żebyśmy bali się tych, którzy mogą naszą duszę uśmiercić. I tutaj ta walka się toczy. I tak naprawdę w tej całej dyskusji o aborcji najważniejsza jest matka, najważniejsza jest ta kobieta. Jej serce, gdyż ona często jest pozostawiona sama, czuje się opuszczona, czuje się niezrozumiana. Wie, że nie ma wsparcia bardzo często wśród najbliższych i jest pozostawiona sama. Więc chcę powiedzieć każdej tej kobiecie, jeżeli jakaś kobieta w tej sytuacji nas ogląda, że Bóg jest przy tobie, Bóg ciebie kocha i pragnie cię pocieszyć, pragnie się o ciebie zatroszczyć, pragnie, żebyś zaprosiła go do swojego życia. On naprawdę ma sposoby, gdyż jest wszechmogący, zapewnić tobie i twojemu dziecku wszystko, czego potrzebujesz. Oczywiście
to są trudne sytuacje. I naprawdę uważam, że te fundacje pro-life, które bardzo ochoczo ze sztandarami wychodzą na ulicę, powinny przede wszystkim zadbać o te kobiety, które często nie widzą perspektywy, często nie mają wsparcia, aby one miały wsparcie i nie tylko na czas ciąży, ale przede wszystkim na czas po urodzeniu dziecka, szczególnie jeżeli to dziecko jest chore, szczególnie gdy nie mają wsparcia bliskich, że to jest tak naprawdę najważniejsza przestrzeń. I ja, to jest takie moje zdanie, ja bym te wszystkie plakaty z tymi rozszarpanymi dziećmi, które wiszą przed szpitalami, zamieniła na plakaty, gdzie jest uśmiechnięta mama ze swoim dzieckiem. I hasło, że możesz się do nas odezwać, my ciebie wesprzemy, zawsze zadzwoń. Żeby po prostu powiadomić tą kobietę, że może liczyć na wsparcie. Że nie jest sama. Tak. I wsparcie w każdej chwili i w każdej sytuacji, w której się znajdzie, jeżeli postanowi zachować to dziecko przy życiu. I to jest ważne. I tutaj też warto dodać, że jedną z podstawowych cech rozeznawania duchowego jest miłość bliźniego. A zatem tutaj warto wziąć pod uwagę, czy z miłością bliźniego, czy z miłością do bliźniego wychodzimy, pokazując te różne straszne rzeczy. Czy może właśnie powinniśmy podchodzić z miłością, pokazując im miłość, to, że tak, nie są sami. Też lęk i strach nikogo nie odmieni czyjego serca, nie otworzy tego serca na życie. Natomiast miłość na to życie ma moc otworzyć, gdyż miłość pochodzi od Boga. Bóg zsyła na nas swojego Świętego Ducha ze wszystkimi owocami Ducha Świętego, otwiera nas właśnie na miłość, na zrozumienie i tak naprawdę staramy się zrozumieć drugiego człowieka. Nie chcemy tutaj nikogo potępiać ani mówić, że ktoś postępuje źle albo dobrze, tylko starajmy się rzeczywiście otwierać na drugiego człowieka z miłością. Zrozumieć to, że każdy ma prawo do życia, każdy ma prawo do bycia kochanym. Każdego Bóg kocha wyjątkową miłością. I tutaj jeszcze tak możemy zadać takie pytanie. Czy ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego coś zmieniła w naszym życiu? Otóż w naszym osobistym nie. Dlaczego? Bo i tak decyzję taką, jaką podjęliśmy, czyli sprzeciwienie się aborcji, i tak byśmy podjęli. Ale wiemy, że zmieniła w dużej perspektywie życie wszystkich Polaków. Więc i nas to będzie dotykać. I tutaj jeszcze chcemy dodać może takie małe świadectwo. Spotkaliśmy w swoim życiu choć trochę kobiet, które dokonały aborcji i potem żałowały tych aborcji. Nie były w stanie sobie przebaczyć. I to, co działo się w ich życiu po dokonaniu aborcji, naprawdę nikomu bym tego nie życzył. Więc jeszcze raz chcemy zaznaczyć. Warto wybrać Boga i się do Niego zwrócić. A Bóg z pewnością do nas przyjdzie, z pewnością chce nas pocieszyć i z pewnością znajdzie sposób, żeby nas pocieszyć. Więc zaprośmy Boga do czasu ciąży, do czasu może tych trudnych sytuacji i po prostu pozwólmy, żeby Bóg nam pomagał. Czy też poprowadził nas do jakichś ludzi, którzy nam pomogą. I jeszcze, jako że mamy to doświadczenie dziecka, które było chore, które miało poważną wadę genetyczną, nie wszystkie narządy się wykształciły, może przyjść do serca matki taka obawa, że to dziecko cierpi, że brak tych narządów, że te dysfunkcje, to, że dziecko na obrazie USG jest skulone, być może skulone z bólu. Może ta matka pomyśleć sobie, że tak naprawdę ta aborcja to jest ukrócenie jego cierpienia, cierpienia w łonie matki albo cierpienia później po urodzeniu, że to jest coś dobrego. Ale tak jak eutanazja nie jest w porządku, jeśli chodzi o dorosłego człowieka, tak samo nie jest w porządku, jeśli chodzi o dziecko. I ja, kiedy nasze dziecko rosło w mojej łonie, miałam to poczucie, że ono jest otoczone Bożą miłością, że ono nie jest tam samo, że ono w moim łonie, pod moim sercem jest w najlepszym miejscu dla siebie. Że tak naprawdę Bóg nie dopuszcza tego cierpienia. Nawet jeżeli to cierpienie jest, to Bóg wypełnia je słodyczą bliskości ze sobą. Takie jest moje doświadczenie. Ale tutaj oczywiście możecie tego nie zrozumieć bez doświadczenia. Trudno jest pewne rzeczy w ogóle pojąć bez Boga. Trudno jest pewne rzeczy zrozumieć bez Boga, w oderwaniu od Boga. Ale warto po prostu Boga zaprosić do swojego życia. Kiedy Bóg przychodzi, to się okazuje, że doświadczamy miłości. Doświadczamy tej potęgi miłości.
Nie wiemy, ile dobra, ile miłości tak naprawdę przez istnienie tego dziecka, choćby to było bardzo krótkie istnienie, ile dobra, ile miłości Bóg chce na tym świecie pokazać, ile chce zdziałać przez tego człowieka. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego planu, który Bóg ma dla nas i dla tego człowieka, który jest jeszcze dzieckiem w łonie matki. Więc powinniśmy być otwarci na to, co jest nieodgadnione, na to, co wie tylko Bóg. I to wszystko, co chcieliśmy dzisiaj przekazać. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.